Witam Was na kanale Moda Eko Kreatywna. I dzisiaj będzie kolejny haul lumpeksowy i tym razem to jest haul z nowych dostaw i takich minimalnych przecen w Wieliczce oraz w Dobczycach. Mam piękne rzeczy, mam przepiękne sukienki, bluzki z super tkanin, buty po prostu idealne, także drżę z niecierpliwości, oczywiście żartuję. Zapraszam Was na ciąg dalszy, jeżeli interesuje Was tematyka lumpeksów, stylu, ubierania się w sposób ekologiczny oraz przyjazny środowisku, a także zdrowy dla nas, to zapraszam Was na ciąg dalszy i poproszę Was o polubienie filmiku i koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, bo bardzo mi na tym zależy, bardzo pomaga mi to w rozwijaniu tego kanału. Przechodzimy do ciuchu. Tradycyjnie zaczynam od tego, co mam na sobie. Mam na sobie mianowicie świetny sweter. Jest po prostu boski. To jest sweter z moherem, moher blend H&M. Bardzo, bardzo fajny sweter, taki krótki cropped. Ja go spięłam teraz paskiem, bo trochę do tych szerokich spodni nie miałam pomysłu, jak to wystylizować, żeby tutaj się nie robiła taka bomba jedna wielka i spodnie szerokie i to. Ale mam już kilka też innych pomysłów, jeśli zdążę, to Wam pokażę też inną stylówkę z tym swetrem. No w każdym razie jest rewelacyjny, jest mega ciepły, ma przecudowny kolor. I zobaczcie, taką włóczkę ma, taką przetykaną jakby, melanżową. Może jeszcze bliżej mi się uda, o. Ma super rękawy też, zobaczcie. Będzie wyglądał rewelacyjnie i do na przykład krótkich spódniczek i do długiej spódnicy, żeby fajnie wyglądał. Tylko jeszcze myślę nad kolorem. Na pewno do jeansów super, bo ja bardzo lubię takie zestawienie właśnie z jeansami, takich tego typu kolorów. Jeżeli mi się uda, to od razu pokażę Wam, że uda mi się to fajnie zestawić z tymi oto butami, ten sweter. Kupiłam na 50% wyprzedaży te buty. No, a wiecie, buty markowe to są Pumy oryginalne, nie są tanie. No nie muszę Wam mówić, że tego typu buty naprawdę są drogie w second handach, na nowych dostawach. No i zobaczcie, w jakim super stanie są te buty. Oczywiście one nie są nowe, ale są wyprane, jak tu widać. Wyczyszczone. Bardzo, bardzo fajne buty w moim rozmiarze, także zobaczycie mnie w nich na 100%. Bo naprawdę mi się mega podobają. Bardzo mi się podoba zestaw kolorów, biały z różowym. Miałam nadzieję znaleźć takie buty, bo mam te buty, które mam na sobie. Jak widzicie, to są te Reeboki skórzane, a one są w środku sztuczne, mają te wiecie, te sportowe wypełnienia i no niestety ja nie bardzo to lubię i jak się robi gorąco, to mi jest za ciepło w stopy i nie jestem w stanie po prostu w tych takich miękkich, sztucznych wkładkach chodzi. Tu też są takie wkładki, ale są trochę cieńsze i mają takie dziurki po bokach, więc trochę to wentyluje. Niby te też mają dziurki, ale to niewiele daje. Zobaczymy, czy będą trochę cieńsze. Wyglądają na mniej wypchane, jakby tu nie ma takich aż dużych tych miękkich powierzchni w tych butach, jak w tych Reebokach. Także mam nadzieję, że będą trochę chłodniejsze, na przykład na taką cieplejszą wiosnę, albo wręcz na lato właśnie. Wolałabym, żeby były skórzane w środku, no ale niestety. Ale w każdym razie jestem bardzo zadowolona z nich. I od razu pokażę Wam kolejne buty. I te buty od razu mówię, że już są przynajmniej tymczasowo zaklepane dla kogoś. Przepiękne buty od Echo. Echo Simple. Rozmiar 39. Zobaczcie, jakie są czyściutkie w środku. Piękne. I nawet te metalowe... Metalowe części nie są w ogóle zniszczone. No, praktycznie te buty są jak nowe. Zresztą, jak w środku zajrzycie, to naprawdę... No, to są nowe buty. Nowe buty, które może ktoś przymierzył, stwierdził, że są za małe, albo za duże, albo coś. W każdym razie idealne, skórkowe w środku. No i sami wiecie, jak firma Echo, jakie ma ceny. Ale jak nie wiecie, to powiem Wam, że naprawdę mają drogie buty. Bardzo wygodne buty. No i super, całe ze skórki, ta osoba, dla której są te buty, będzie na pewno zachwycona, jeśli tylko rozmiar spasuje. Jeżeli nie, to dam Wam znać, że będą dostępne, ale myślę, że będą ok. Jestem dobrej myśli. W każdym razie są cudowne, po prostu cudowne. Ostatnie buty dzisiaj.
przepiękne kozaczki w moim rozmiarze, ale wiecie co, są te buty na mnie za szerokie w łydkach, więc na pewno będę je odsprzedawać. Naprawdę są przepiękne, pokażę wam. W środku są też całe skórzane i mają srebrne wkładki. Nie są ocieplane, więc one mogą być na przykład takie jako takie eleganckie kozaczki na teraz. I co jest świetnego też w tych butach, zobaczcie, jakie one mają piękny kształt. Naprawdę mają idealny kształt. Bardzo zgrabny, bardzo taki przylegający do nogi. Zobaczcie, jaki fajny obcas. W ogóle ten obcas nie jest duży. Można biegać swobodnie w takich kozakach jak w kapciach praktycznie, bo są mięciusieńkiej skóry. I właściwie są jak nowe, zobaczcie. No po prostu te buty są mega. I pokażę wam też spód, bo tutaj są, one są skórzane. To jest jakaś jeszcze folia. Chyba ktoś też nie wyszedł za wiele razy w nich. Patrzcie, skórzane butki całe. Tylko te takie tutaj z przodu są zrobione wkładki gumowe, ale to wszystko tutaj to jest skóra naturalna, zrobione we Włoszech. Przepiękne buty, nowe. No, także jeżeli ktoś ma rozmiar 37 i taką troszkę szerszą łydkę, bo rzeczywiście zobaczcie, tutaj jest naprawdę miejsce w łydce. Na mnie są gdzieś o 2 cm za szerokie w obwodzie i widać to, więc to naprawdę jest na troszkę szerszą łydkę. Natomiast sam but nie jest szeroki. Jest taki raczej z takich węższych, ale też nie jakiś bardzo, bardzo wąski. Po prostu normalne buty. Normalny but, a troszkę na szerszą łydkę niż moja. Kochani, idziemy dalej. Ojej, to od czego tu zacząć? Aż się zaczynam, słuchajcie, gubić, bo tu są takie fajne rzeczy teraz. Może zacznę od swetru, bo jest ich najmniej. Pokażę wam najpierw sweter vintage. Piękny sweter vintage. Taki bardzo podobny sweter, też z Angory, miałam już. Tu jest jakiś Gitus Fashion chyba napisane. Bardzo podobny miałam sweter z Angory już, z takimi właśnie ozdobami. I to właśnie jest taki bardziej świąteczny sweter, więc jeżeli teraz się na niego nikt nie połakomi, to pewnie będzie dopiero na następny sezon zimowy, ale jest w idealnym stanie, słuchajcie. Naprawdę, takie vintage swetry w takim idealnym stanie to jest mega rzadkość. Tutaj jest napisane tak, 70 wełna, 20 angora, tylko 10% jest nylonu, natomiast wełna z angorą, no i widać, że angora, bo jest taki właśnie bardzo misiaty, pusiaty, piękny sweter, zobaczcie, no naprawdę jest przepiękny. Ach, nawet go nie ma co mierzyć, bo wiecie, jak to wygląda, taki sweter. To jest po prostu oversize, taki nietoperzowy, w zasadzie na każdy rozmiar, bo i może być to na małą osobę, i może być to na L-kę spokojnie, bo to jest bardzo szerokie tutaj. Jedynie dół, no wiadomo, tu się rozciąga pewnie do 55, ale nie więcej myślę, więc tutaj jest, jedynie dół stanowi granicę, ale patrzcie, jak janówka po prostu. I cudowne są te ozdoby. Naprawdę jest bardzo, bardzo oryginalny, także wow. No, chwyciłam go, bardzo zachwycona. Kochani, idziemy dalej. Teraz sweter w cudownym kolorze znowuż. I to jest kardigan od Laura Ashley, 38 rozmiar, z wełny 100%. Patrzcie, jaki piękny kardigan. Ojejku, no to jest naprawdę boskie. Śliczny, bardzo cieplusieńki sweter jagnówka, zresztą to widać. Jest taki lekko taliowany, dlatego musi być to na rozmiar M. To nie jest na pewno SK, bo jest na mnie za luźny. A on ma właśnie taki krój dopasowany, patrzcie, jakie super rękawy z takim długim ściągaczem i piękne detale ma ten sweter. I w ogóle, jakbyście się zastanawiali, to jest taki niebiesko, lekko niebiesko-fioletowo-szary kolor. Taki odcień ma, no właśnie taki coś fiolet. Tutaj gdzieś mam taki sweterek, który wam zaraz pokażę w identycznym prawie kolorze. No przepiękny, piękny kolor. Jeszcze pokażę z bliska bardziej. I w ogóle jest mega ten sweterek. Do jeansów byłby idealny, na przykład jak ktoś lubi w zimie chodzić na spacery, na wycieczki. Popatrzcie, jaki piękny sweter, po prostu wow. Jest, jak pachnie ładnie, on jest tak wyprany i troszkę, bardzo, bardzo mało daje płynu do płukania, ale tak, żeby te ubrania miały jednak taki świeży, troszeczkę odświeżony zapach, ale naprawdę mega. Kolejna rzecz to podkoszulek z wełny, La Redoute Essential, ale naprawdę super podkoszulek i nie miałam czerwonego,
A to jest taki właśnie wiosenny podkoszulek, można go też włożyć na golfik jako taki, jako kamizelkę, więc też super. I moi drodzy, ma 50% wełny, 50% wiskozy. Super, super fajna rzecz moim zdaniem. Fajny będzie do takiej spódniczki sportowej, którą mam. Mam nadzieję, że odcień będzie pasował, jeśli nie, to będzie do, po prostu do spodni, do jeansów. Piękna koszulka, naprawdę, też mi się bardzo podoba. No i teraz pokażę Wam tą drugą rzecz w tym samym kolorze, co ten sweter wełniany. I to jest naprawdę coś przepięknego. Patrzcie, jaki kolor. To jest właśnie taki jakby szarawy fiolet. Z przodu jest jedwab w ogóle. Nie wiem, czy w 100%, ale już Wam sprawdzam. CC Boy marka. 48% jedwab, 27% len. 23 bawełna i posiada 2% elastanu. Ja myślę, że to jest len z bawełną, ten tył, a przód jest jedwabny po prostu, na tej zasadzie. No bo tego jedwabiu jest mniej, bo on jest tylko na tym przednim panelu. Więc stąd te procenty, że mniej tego jedwabiu. Bo to na pewno jest w całości, myślę, że to jest jedwab z elastanem, ta przednia część. To właśnie 2% elastanu to jest w tej jedwabnej tkaninie, że ona jednak się trochę naciąga. I wygląda to na ML. I on ma takie podkładane tu rękawki. Tu się odwinęło to, ale ja to potem doszyję. W sensie wywinę i przyszyję taką niteczką, tak jak jest tutaj to zrobione. Śliczna rzecz, naprawdę przepiękna rzecz. No, sami zobaczcie, tak to wygląda. W takim to jest stanie. Bardzo, bardzo dobrym stanie. Super materiał. Jak ktoś kocha taki kolor, pastelowy fiolet, jasny. No to cudowna rzecz, naprawdę. No to skoro już poszliśmy tym tropem, to pójdę teraz, właśnie tak jak mówię, pójdę bluzkami, że tak powiem. Zobaczcie, kolejna piękna bluzka z wiskozy, naprawdę, z takiej cieniutkiej, bardzo przyjemnej wiskozy. I ta bluzka to będzie ML na 100%. Pewnie tutaj, nie wiem, nie ma rozmiaru, ale zobaczcie, jaka śliczna bluzka w takim kolorze, takiej morelki. No, na lato, na wiosnę ideał i będzie oddychać, bo jest wiskozowa, bardzo cieniutki, delikatny materiał, już Wam mówię, tutaj jest napisane, że M-ka to jest, natomiast ja myślę, że spokojnie do L-ki, tak, 100% wiskoza. I oczywiście co, ma guziczki z masy perłowej, bo ja wyszukuję takie rzeczy, które mają te guziczki z masy perłowej, bo to tak pięknie wygląda, ale i tak one są ukryte tutaj w panelu krytym, takim z przodu, jedna kieszonka. Idziemy dalej, postaram się to tu uporządkować. O, jeszcze jedna bluzka, której ostatnio Wam nie pokazałam. Zobaczcie, taka śliczna bluzka, haftowana i to jest H&M, bawełna z tej angielskiej koronki. Tadam! Kolejna bluzka, kolejna koszula. Tutaj ją mam zawieszoną na sukience nieprzypadkowo, bo ostatnio właśnie znajduję te tropikalne wzory, ale zdejmę ją. Znowu koszula z wiskozy w cudownych kolorach. Wow, no naprawdę tym razem te koszule mi się tak udały. Znowu M-ka, marka Grauman, więc bardzo dobra marka. Już miałam rzeczy tej marki. I wiecie co, M-ka, no taka raczej właśnie to jest M-ka, tak mi się wydaje, bo na mnie jest taka bardzo luźna i jest czarno-szara w takie piękne dżunglowe wzory. Śliczna rzecz. I czarne ma mankiety, bardzo prosta koszula z czarnym takim panelem z przodu. No i też to jest wiskoza. No i jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podobają te rzeczy. Mnie się bardzo te wzory podobają, przepiękne są po prostu. Do czarnej jedwabnej spódnicy, do czarnych spodni, do każdego z tych kolorów pasuje. Bardzo też, wbrew pozorom, bardzo uniwersalna rzecz. Do wszystkich gładkich rzeczy. Koszuly, jeszcze koszul nie koniec, bo jeszcze mam, słuchajcie, tak, taką koszulę. Właściwie to jest bluzka, przepraszam, to jest bluzka, znowu rozmiar M, ale też mi się wydaje, że tutaj można by się pokusić, chociaż nie, dół jest taki nierozciągliwy, więc to będzie raczej SM, S oversize albo M-ka. Patrzcie, jaki piękny wzór. To jest znowu wiskoza. Taki trochę jakby japoński wzór w takie chmury. Chmury, tak. Bardzo, bardzo ładny materiał. I on jest w dotyku tak delikatny jak jedwab, naprawdę. Byłaby świetna do letnich stylizacji. Bardzo też przewiewna, taka luźna, w kroju takim właśnie nietoperzowym.
To chyba wszystkie koszule. A nie, jeszcze jedna przepiękna koszula. Dzisiaj koszule we wzory. Bardzo ciekawe wzory. Oprócz tej morelowej. Też M-ka. Rozmiar M, marka Pieces i znowu wiskoza. I zobaczcie na to. Koszula ze stójką, prościutka. Z tyłu jest zamek. Także jakbyście zastanawiali się, jak to włożyć, to jest zamek kryty. Patrzcie, jaka piękna koszula. Wow. Takie żurawie. To znowu są takie motywy chińsko-japońskie. Piękne kolory ma. Ona ma właśnie takie, uwielbiam te kolory. Taki piękny, niebieski i różowy. Oczywiście, że do mojego stroju to już jest przegięcie, bo ja mam już bardzo dużo wzorów, ale wow. Też w idealnym stanie koszula tutaj. Zobaczcie, jak to jest perfekcyjna. Aż przyjemnie mi patrzeć na te rzeczy, jak tu wiszą, bo naprawdę to jest takie ładne. Dobra, kochani, lecę dalej. Teraz sukienki będą. Teraz mam, naprawdę mam też przepiękne sukienki. Zacznę od najmniejszej. Ta sukienka mogła być też na nastolatkę albo na drobną filigranową osóbkę i może być to też jako tunika. Może być do leggingsów na przykład. Ale może być spokojnie jako sukienka mini, jeżeli macie nie za duży wzrost, to spokojnie. Taka letnia sukienka mini z długim rękawem, takim, albo jeżeli ktoś ma długie ręce, to takim 7/8. I to jest rozmiar 10. Niby to jest 38, ale ona jest wąska w ramionach i nie jest rozciągliwa. Patrzcie, jakie kolory, jakie detale to ma. To jest marka Khadi. Już widziałam rzeczy tej marki. Taka Khadi to jest coś takiego z indyjskiego, bo ja mam henne, hennuję włosy. Henną Khadi, marki Khadi. Ale nie to, oczywiście to nie jest ta sama marka. Piękna rzecz. Ja Wam się pokażę w przebitkach, bo wczoraj to mierzyłam. Już nie będę tego wkładać, bo to jest na mnie za małe. Ale tam takie zdjęcia przy lustrze sobie zrobiłam właśnie w tej tunice. Naprawdę bardzo fajna, śliczne ozdoby. Patrzcie, jakie ma dół piękny też. No coś pięknego. I to jest bodajże bawełna. Już Wam powiem, bo jest metka oczywiście. 100% bawełna. Idę do następnej sukienki, która będzie dla mojej mamy, bo już ją zachwyciła totalnie. I już obiecałam jej na imieniny tą sukienkę. Oczywiście nie tylko tą sukienkę, ale między innymi. I pokażę się Wam w tej sukience, bo ona jest też z wiskozy. Jest, może się Wam wydawać, że to wygląda jak jakaś tunika indyjska, ale ona tak pięknie leży na sylwetce. Ona jest tak przyjemna, wygodna, ma kieszenie. I ma, no ten zestaw kolorów też jest po prostu wow. Patrzcie. Naturalny materiał, bardzo to jest przyjemne w dotyku, bardzo to się fajnie nosi. W ogóle to jest bezproblemowe, nie prześwituje. No ideał, ideał po prostu sukienki. Uwielbiam takie sukienki. Naprawdę to jest przepiękne. No nie wiem. Wiem, że nie wszyscy może lubią tak aż takie intensywne kolory i wzory, ale krój tej sukienki i całość w ogóle, jak to jest wykonane, jak to wygląda, jak się to włoży, to... Uff! Kolejna sukienka, moi drodzy. I to jest sukienka marki Pieces w rozmiarze XS. Jest dobra na mnie, także spokojnie Wam ją przymierzę. Nie jest wcale jakaś taka bardzo mała, może tutaj troszeczkę ramiona, ale też nie jakoś wcale. Mogłabym spokojnie nosić ja tą sukienkę. Bardzo mi się podoba wzór i kolor tej sukienki. Ma fajne rękawy z takimi też obszywanymi guziczkami. Tu też ma takie guziczki, zobaczcie, obszyte. No i oczywiście to jest też wiskoza i też w tych modnych krojach i w bardzo wygodnym kroju przede wszystkim. Piękna sukienka, przepiękne wzory, naprawdę wow. Ja się zastanawiałam przez chwilę nawet, czy nie zamienić na tamtą, co ostatnio, ale wiecie co, tamta ma lepsze dla mnie kolory. Lepiej wyglądam w kolorystyce tamtej koralowej niż w takim pomarańczu, ale to na przykład dla jasnej blondynki. Wybaczcie kochani, mam problem z gardłem, omijam go, bo wiecie, ja... Znam się trochę na emisji głosu, więc nie forsuję sobie głosu, chociaż mam chore gardło, ale czasami jednak mnie trochę przydusza, bo jest tam stan zapalny w gardle. Także śliczna, śliczna sukienka. Oj, kolejna sukienka, jeszcze mam dwie. Kolejna sukienka jest koszulowa i to jest, moi drodzy, Log, czyli już nieistniejąca marka H&M, rozmiar 38 i faktycznie to jest 38. Bo jest ta sukienka na mnie trochę za duża i w ramionach tutaj takie typowe 38, może nawet 40, bo ona jest całkiem szeroka. Także myślę, że to jest bardziej 38-40 niż 36 na pewno. Z metki 38.
bardzo fajna, minimalistyczna sukienka z bawełny. Na pewno to jest bawełna, już wam wszystko przeczytam. Są guziczki zapasowe, jakby co. Czyli ona naprawdę jest praktycznie nieużywana. Już wam daję, bardzo mało używana. Kocham też takie sukienki, ale już mam bardzo podobne w kolorze, więc nie będę przeginać. I troszkę ją mam za dużą. Nawet lepiej, słuchajcie, 89 bawełna, 11 len. Super, super skład. No i oczywiście czekam na komentarze, jak się wam podobam w tej sukience. A oczywiście z założeniem, że jest na mnie za duża i to jest bardziej poglądowe mierzenie takie. No i teraz ostatnia sukienka, która będzie taką perłą markową tego hola. Mianowicie mamy tutaj sukienkę od Tommy Hilfiger i to bardzo nową. Też świetny krój sukienki. Gdyby nie to, że ja nie chcę takiej ciemnej sukienki na wiosnę, lato, no to naprawdę ta sukienka jest piękna. Piękna, rozmiar S. Taka koszulowa sukienka i w idealnym stanie. Zobaczcie, ma tutaj wszystko jak trzeba. Są metki, pięknie wykonana od spodu. Potem się właśnie poznaje te doskonałe marki. Kiedyś robiłam filmik, jak rozpoznać z wyższej półki marki i dlaczego warto kupować lepsze marki i rzeczy lepiej wykonane, wyższej jakości i mieć je na dłużej. To jest taki filmik na moim kanale, możecie sobie tam obejrzeć, jeżeli subskrybujecie. Wszystkie znaczki są, jest paseczek, ona ma też te podwijane rękawki, że można sobie skrócić i mieć takie 3/4. I tutaj ma bardzo fajne detale, to też zobaczycie w mierzeniu, jak będę tam się przechadzać. Świetne, ma takie tutaj, można sobie to rozpiąć i mieć takie... Widać ten kolor wtedy, biało-czerwony tutaj, taki francuski. O, właśnie, ta sukienka jest w takim francuskim stylu. Tak to wygląda. Pięknie wykonana, jak nowa sukieneczka. Także ta sukienka będzie dla was, kochani. No, jest nowa, naprawdę jest nowa ta sukienka. Nie ma metki, ale jest nowa. Zaręczam was. Słuchajcie, jak chodzi o te zakupy, to tyle. Jeszcze chcę wam pokazać tutaj dwie rzeczy. Trzy rzeczy, które będę wystawiać ze swoich rzeczy do sklepu. Ostatnio w tych trendach na wiosnę, lato mówiłam o stylu jeździeckim, że jest bardzo modny. I jeden z żakietów moich takich też vintage z H&M-u, z tej naturalnego aksamitu będę sprzedawać. To jest rozmiar 36S i on jest w kroju jeździeckim. Piękna zieleń butelkowa. Zobaczcie, jak pięknie wykonany żakiet. Naprawdę jest w idealnym stanie. Jest, zobaczcie, z tyłu tak wygląda. To tak wam pokazuję, zanim trafi jeszcze do live'a. Jest właśnie dłuższy z tyłu, jest taliowany, a w ogóle on jest taki trochę dłuższy. Z przodu ma takie wykrojenia i oczywiście, że ma te guziki z masy perłowej. I w ogóle on jest jak nówka. Jest totalnie, totalnie nieużywany. Jest jeden z moich ulubionych żakietów, ale stwierdziłam, że już nie będę w takiej ciemnej zieleni chodzić, bo czuję się przytłoczona tymi ciemnymi kolorami, a mam taki sam czerwony i ten czerwony sobie zostawiam. Jest identyczny dosłownie, tylko w kolorze czerwonym. Także dwa jednak mi nie są potrzebne i bardzo rzadko to noszę. Kochani, kolejna rzecz to prawdopodobnie będę sprzedawać tą przepiękną sukienkę z jedwabiu, ale poradźcie mi, bo przymierzę ją dla was. Wydaje mi się, że jest trochę za mała na mnie. Flippa Kai, to jest silk jedwab. Jest niesamowita ta sukienka. Zobaczcie, jakie ona ma detale. No po prostu to jest przepiękna sukienka, zobaczcie. No na pewno nie będzie to tania. To jest po pierwsze projektancka sukienka, po drugie jedwab 100%, a po trzecie jest naprawdę jest niepowtarzalna. Taka w stylu lat 20 trochę. W stylu takim art deco, powiedziałabym. Przecudowna sukienka. Będę jeszcze pokazywać wam detale, to tylko zapowiadam tak na szybko. Jeszcze jedna rzecz, ramoneska koloru, a jeszcze dwie rzeczy, przepraszam. Kolorową ramoneskę w rozmiarze S też będę się jej pozbywać, bo też mam bardzo, bardzo dużo kurtek w różnych kolorach. Bardzo fajna z bawełny. Też miałam ją w niejednym filmiku. Ostatnia rzecz, sukienka w rozmiarze XSS, nowa projektancka sukienka, tu jest metka. Też wędruję do sklepu. Ona jest taka długa, koszulowa, teraz są mega modne takie sukienki. Jest do ziemi, to jest sukienka do stanika przyklejnego albo do bezbiustonosza, bo patrzcie, co ona ma z tyłu.
piękne plecy. Naprawdę ta sukienka jest zachwycająca, słuchajcie, ma świetny skład. To jest, z tego co mi się wydaje, wiskoza. Znajdę wam skład, to wam napiszę tam. W każdym razie, to jest, sprawdzałam tą markę, to jest taki niszowy projektant. Jest w idealnym stanie, jest nowiutka, jest piękna ta sukieneczka. Ma takie guziczki piękne z przodu. No, oczywiście, trzeba nie mieć kompleksów do niej, bo ona opływa sylwetkę. Tu ma jeszcze taką wszytą metkę z boku. No naprawdę, gdyby nie to, że ja już tak aż bardzo nie chcę obnażać swojej sylwetki, to na pewno bym się jej nie pozbyła, bo ona jest taka sceniczna, przecudowna, jest po prostu piękna. Także tadam! Ostatnia rzecz, którą wam chcę dzisiaj pokazać i kochani, zapraszam was serdecznie już w weekend na kolejny filmik, być może to będzie zabieram was do lumpeksu znowu, jeśli się uda, albo stylówki. Jeszcze do końca nie wiem, co to będzie, ale w każdym razie polecam wam wpaść na mój kanał i żegnam się już z wami, do zobaczenia kochani, pozdrawiam.